Cześć, witam Was po świętach. Jak tam forma? Mam nadzieję, że trochę wypoczęliście. No i oczywiście rodzina Was za bardzo nie zmęczyła przy świątecznym stole, bo jak wszyscy wiemy, czasem to przyjemność, a czasem nie do końca. Dzisiaj mam dla Was nowy odcinek i będziemy sprawdzać, jak gwiazdy zaczynały. Ponieważ jak dobrze wiecie, żeby przebić się do mainstreamu, zasłynąć jako aktor, aktorka, prezenterka, czasem nie do końca trzeba robić to, co jest związane z zawodem. No i dzisiaj właśnie o kilku takich gwiazdach Wam opowiem. Na początek Weronika Marczuk, niegdyś Pazura, bo jak dobrze pamiętacie, Weronika była żoną Cezarego Pazury przez kilkanaście lat. Zajmowała się też jego sprawami, była jego menadżerką, a teraz pracuje jako prawniczka, bo właśnie takie studia skończyła. Ale zanim afera z agentem Tomkiem pogrzebała jej karierę na stałe, mogliśmy ją oglądać w programie You Can Dance. No i wiele osób zastanawiało się, co ona tam właściwie robi. No bo z tańcem tak naprawdę nie miała za wiele wspólnego. No a jednak tutaj małe zdziwienie, bo może się okazać, że tak. Ponieważ Weronika Marczuk, kiedy przybyła do Polski, musiała się jakoś utrzymać, no i pracowała w jednym z trójmiejskich klubów nocnych. Wiele osób krytykowało ją za to, kiedy media już tę ciekawostkę z jej życia wygrzebały, wynalazły. Weronika sama powiedziała, że to praca jak każda inna i nie ma się czego wstydzić. No i w mojej opinii faktycznie tak, skoro skończyła później studia prawnicze i sobie świetnie radziła, to w sumie myślę, że nie ma się czym przejmować, aczkolwiek przynajmniej wiemy, skąd to You Can Dance. Kolejną osobą, o której chcę Wam opowiedzieć, jest Omena Mensah, czyli teraz popularna pogodynka, którą na pewno znacie z TVN-u. Jest to dziewczyna, która marzyła o karierze prezenterki, ale zaczynała w programie, który pewnie nie każdemu się podoba, ponieważ program nazywał się Red Light i był programem erotycznym, który emitowany był w nocy. Sama Omena powiedziała, że tak naprawdę dla niej to nie jest nic wstydliwego, ponieważ każdy musi od czegoś zaczynać. No i powiedziała również, że droga do telewizji nie zawsze musi prowadzić przez łóżko, co oczywiście pozwoliło wielu osobom komentować to, że czasem może prowadzić przez wannę, ponieważ Omena w tym programie na przykład rozmawiała z widzami siedząc w wannie albo seksownie ubrana na kanapie. Ale jak sama podkreśla, bardzo się cieszy z tego, że potrafiła wykorzystać tę szansę i nie została na tym samym poziomie, a rozwinęła się, ale w jej karierze były też inne programy. Między innymi prowadzi też fundację, która buduje szkołę w Ganie, czyli pomaga po prostu dzieciom z Afryki, żeby miały równe szanse do startu i mogły mieć dostęp do edukacji. Sama Omena podkreśla, że Red Light to tak naprawdę nie był tradycyjny program erotyczny, ponieważ był to program, w którym poruszano po prostu tematy związane z seksem, a gościem często były bardzo ciekawe osoby, jak na przykład Michał Figurski, Ania Przybylska czy chociażby Jerzy Urban. Idźmy tym tropem, ponieważ jeżeli już jesteśmy w prognozie pogody, to cofnijmy się o 20 minut i wtedy możemy zobaczyć na antenie TVN-u w faktach Anitę Werner, dzisiaj posągową i piękną dziennikarkę, która zachwyca nas nie tylko swoim wyglądem, ale oczywiście przede wszystkim wiedzą i profesjonalizmem. Ale, no oczywiście, nie jeden by powiedział, nie zawsze tak było. O nie, 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 ponieważ utarło się, że właśnie piękno nie idzie w parze z rozumem, a to jest totalna bzdura, ponieważ Anita Werner tak naprawdę zaczynała od serialu Zostać Miss. No ja pamiętam ten serial, fabuła była dość burzliwa, romanse, podcinanie obcasów, po prostu droga do kariery. To tak w dużym skrócie można opisać ten serial i właśnie Anita Werner grała tam postać żyrafy, czyli bardzo wysokiej i pięknej dziewczyny. Ponoć sama nie bardzo lubi, żeby jej to wypominać i żeby wracać do tego czasu, kiedy chciała zostać może gwiazdą seriali, chociaż nie wiadomo, czy takie były jej plany, ponieważ było to, jak to mówiła Korba w Ladies, jednorazowe tournée, więc nie będę może więcej na ten temat mówić, no i oczywiście pozdrawiam Anitę. Czasem było też tak, że gwiazdy chciały już iść w swoim dobrze wybranym kierunku. Wiedziały, co chcą osiągnąć, ale żeby osiągnąć tę medialną karierę, no trzeba było czasem trochę się złamać, albo może po to, żeby zapłacić rachunki za prąd i za gaz, prawda? Więc jeżeli ktoś marzył o karierze tancerki, to pewnie wiedział, że nie zawsze będzie tak pięknie jak Taniec z Gwiazdami, wygranie Eurowizji Tanecznej, a potem zostanie aktorką i role w serialach oraz sztukach teatralnych i filmach.
No oczywiście, jeżeli już dobrze słuchaliście, to wiecie, że mówię o Edycie Herbuś, która była tancerką i tańczyła tak naprawdę od dzieciństwa i bardzo dobrze się w tym sprawdzała. Ma na swoim koncie niezliczone tytuły mistrzowskie. No i jak to dobrze wiecie, kotlet za kotletem, chałtura za chałturą, trzeba sobie jakoś radzić i Edyta Herbuś musiała wziąć takie zlecenie jak występ, w charakterze tancerki oczywiście, ale w bardzo zabawnej reklamie preparatu zwalczającego stonkę ziemniaczaną. No, powiem wam szczerze, że bardzo nieźle to wygląda. Edyta oczywiście wypada tam świetnie, aczkolwiek temat dość zabawny. Zobaczcie sami. No i co powiecie? Edyta jako wojowniczka, która przeciwdziała robalom na polach polskich wsi, myślę, że sprawdziła się super. No i teraz przyszła pora na Joannę Brodzik. No i będzie to trochę inny przykład niż te do tej pory, ponieważ Joanna Brodzik tak naprawdę, nie wiem, czy miała jakieś inne zawody, czy dorabiała sobie na studiach aktorskich, ale na pewno bardzo chciała zdobyć popularność. Co bardziej czepialscy wypominają jej sesję w Cannes, ponieważ jak wiecie, co roku jest festiwal filmowy w Cannes. Joanna Brodzik pojawiła się tam swego czasu, a ponieważ słynęła z niesamowitej urody i naprawdę pamiętam, że wtedy wielu mężczyzn chwaliło jej wdzięki, no między innymi dzięki tej właśnie sesji w Cannes. Joasia jak nimfa wodna wypłynęła wraz z falą z morskiej piany i pozując do obiektywów fotoreporterów tam obecnych zrobiła niemałą furorę. No jak sami widzicie, było na co popatrzeć. Jeśli chodzi o aktorki, bo w tym temacie zostajemy, na pewno należy tutaj wspomnieć Joannę Moro, która była kiedyś popularną przedszkolanką, zanim została tak naprawdę nazywana ciągle Anną German albo blondynką z serialu TVP, zanim wystąpiła w Tańcu z Gwiazdami. Wszyscy pamiętali ją jako przedszkolankę. Nie wiecie, o co chodzi? No właśnie, ponieważ na pewno pamiętacie przedszkolankę z reklamy Knopersa, ale czy pamiętacie, że to właśnie była Joanna Moro? Kiedyś było tak, że gwiazdy grały w reklamach niechętnie. Był taki złoty czas, kiedy tak naprawdę amatorzy często występowali w reklamach, bo to po prostu aktorzy się do tego nie palili. I to nawet tacy po szkole teatralnej, bo wydawało im się, że jeśli wystąpią w reklamie, to nie do końca później przełoży się to na popularność, jeśli chodzi o role filmowe czy serialowe. Na szczęście to się zmieniło i już dzisiaj wielu znamienitych i fajnych aktorów gra w reklamach bez obciachu, a Joanna Moro oczywiście jako pani z przedszkola w reklamie Knopersa dała nam się zapamiętać i myślę, że nie wszyscy kojarzyliście, że to właśnie ona w tej reklamie występowała. Knopers, dzień należy do ciebie. A kojarzycie Piotra Rubika? No pewnie, że kojarzycie. Kto w podstawówce nie słyszał, że jego stara klaszcze u Rubika? Albo tych memów niezliczonych. No zresztą sam Piotr Rubik w momencie, kiedy wypuścił swoje najpopularniejsze dzieło, czyli piosenkę Mówią, mówią, że... to wtedy zwracał na siebie uwagę. To był taki trochę bardziej katolicki Michał Wiśniewski, bym powiedziała. Z tą blond grzywą, ściętymi na równo włosami, wyprostowanymi i zawsze dopracowanymi w najmniejszym szczególe, zwracał na siebie uwagę. Ale nie każdy pamięta, chociaż jeżeli ktoś teraz śledzi Piotra Rubika, to może sobie przypominać, ponieważ teraz Piotr Rubik ma brązową, naturalną fryzurę i loczki. I tak właśnie wyglądał również za młodu, kiedy to prowadził program multimedialny Odlot, który mówił o tym, jakie nowości właśnie multimedialne mamy na rynku, jakie płyty CD, dlaczego już nie mamy kaset, tylko płyty i te sprawy. Więc wtedy on właśnie prowadził ten program. No, trochę dziwne zajęcie jak na muzyka, ale tak naprawdę polecił go do tego jego kumpel. Nie wiem, czy Piotr Rubik się w tym sprawdził, czy nie. Przez jakiś czas prowadził ten program, no a później na dobre zajął się muzyką. Myślę, że na szczęście nas wszystkich. I na koniec Anna Wędzikowska, czyli TVN-owska specjalistka od filmów. A nie bez powodu Ania uwielbia filmy, ponieważ sama kiedyś zastanawiała się nad karierą aktorską i kilka nawet pozycji, jeśli chodzi o jej filmografię, znajdziemy. Ale dzisiaj chciałam wam powiedzieć o filmie Show. Był to film, w którym główną rolę grał Cezary Pazura. No i oczywiście powstał on na fali popularności Big Brothera i innych tego typu produkcji. Miał pokazywać scenariusz takiego filmu, w którym właśnie to dążenie do popularności może doprowadzić do tragedii. Taki pomieszany Big Brother z agentem, czyli że jest tam jakiś zbrodniarz na pokładzie, który morduje ludzi, ale produkcji też to się po prostu wymyka spod kontroli i wszyscy tak
tak naprawdę, mimo że jest to komedia, to żyją w wiecznym napięciu, no i taki dreszczyk grozy ma nas tam prześladować. Czy to wyszło, czy nie, pozostawiam waszej ocenie, ale Ania Wędzikowska gra tam bardzo ciekawą rolę, bo w mojej własnej ocenie skojarzyło mi się to z Moniką Sewiołą. Myślę, że jej postać była inspirowana tą właśnie osobą, ponieważ Ania Wędzikowska jest najładniejszą uczestniczką show w tym filmie. No i oczywiście nie odzywa się za dużo, ta rola nie jest jakaś znacząca, ale gwoździem programu jest jej wizyta pod prysznicem, czyli podobnie jak w przypadku Moniki Sewioło, Ania Wędzikowska jest tam rozebrana, no i oczywiście możemy podziwiać jej kształty. Jak sama potem mi powiedziała w sumie w rozmowie ze mną w wywiadzie, że nie do końca chyba to aktorstwo jej wyszło, no ja myślę, że w tym co robi sprawdza się dużo lepiej. Czy pamiętacie kandydatkę na prezydenta Polski Magdalenę Ogórek? Wiele osób zastanawiało się, o co chodziło Leszkowi Millerowi oraz klubowi poselskiemu SLD, że zdecydowali się właśnie na Magdalenę Ogórek postawić jako na takiego czarnego, a właściwie blond konia w tej rywalizacji. Wiele osób też później zrywało boki, kiedy wychodziły różnego rodzaju fakty z przeszłości Magdaleny Ogórek. I ja myślę, że niesłusznie, ponieważ każdy szuka tak naprawdę swojej drogi w życiu, a mając 21 lat możemy popełniać błędy. Chociaż w sumie, czemu to od razu nazywać błędem? No i dobra, powiem wam, o co mi chodzi. A chodzi mi dokładnie o to, że Magdalena Ogórek w wieku 21 lat zagrała w serialu Lokatorzy. Ale wiele osób bawiło to, kogo tam zagrała. Ponieważ zagrała tam mocno seksowną i wyzywającą sekretarkę, która parzy herbatę dla prezesa. Nie wiem w sumie, czy to z czymś wam się to kojarzy, czy nie. Niech pan wejdzie i poczeka. Pan prezes Mroczek zaraz przyjdzie. Dziękuję. A czy może mi pani powiedzieć, jak się z nim pracuje? Czy jest dobrym szefem? Bardzo dobrym. Zawsze na urodziny przynosi kwiaty albo czekoladki. Czasami zaprasza na kolację. Renata Kaczoruk to postać, która dała się nam szerzej poznać, kiedy zobaczyliśmy ją u boku Kuby Wojewódzkiego. No bo jak dobrze wiecie, w Polsce mamy sporo wziętych modelek, ale dopiero te naprawdę high fashion i popularne na całym świecie przebijają się do opinii publicznej i są o nich oczywiście pisane przeróżne newsy. O Renacie Kaczoruk zaczęło się to dopiero wtedy, kiedy Kuba Wojewódzki przedstawił ją jako swoją dziewczynę. Ale wcześniej Renata próbowała przebić się do show biznesu. Czy pamiętacie taki serial, paradokument, który oglądaliśmy w TVN-ie? Nazywał się on Sędzia Anna Maria Wesołowska. Tam Renata Kaczoruk grała rolę celebrytki, która rozwodzi się ze swoim niewiernym mężem. Oczywiście wielokrotnie później medialnie było jej to wypominane. Na dziś to już wszystkie gwiazdy, o których wam chciałam opowiedzieć. Ja chcę wam serdecznie podziękować na koniec tego odcinka za milion wyświetleń na tym kanale. Tak, ostatnio właśnie taka wielka rzecz się wydarzyła, bardzo się cieszyłam. Bardzo wam dziękuję, że jesteście ze mną i że oglądacie te odcinki. A teraz chciałam wam życzyć oczywiście świetnego Sylwestra, bawcie się dobrze, no i udanego całego 2019 roku. Obyśmy go spędzili razem, tego wam życzę i widzimy się już niebawem. Także zostańcie ze mną. Bye! Ktoś trzeba? Zamkniesz? O, już się zaczyna. No i dupa tam z zakazu strzelania fajerwerków. Dobra, już jest lepiej. Rozluźniłam gacie, ponieważ trafiła do reklamy z... jeszcze raz. No i Edyta trafiła nieźle, bo trafiła do reklamy preparatu na stonkę ziemniaczaną, a właściwie no przeciw stonce ziemniaczanej, no bo wiadomo, że, jeszcze raz, nimfa wodna wyłoniła się z fal morza w Cannes i pozując do pięknych, jeszcze raz. Coś tu trzeszczy w tym domu.